Piękne miejsce, drodzy Państwo, w którym się znajdujemy. Piękny ogród, piękne okoliczności przyrody, bo i słonecznie, i gorąco, i Ostrówek. 40-50 km od Warszawy, a miejsce, które, tak sobie myślę, siostro, trzeba jest po prostu odwiedzić ze względu na to, żeby chociażby poznać historię świętej siostry Faustyny Kowalskiej. Przynajmniej wycinek tej historii. Jaki to jest wycinek? Jest to rok 1924, kiedy Helena ma 19 lat, przyjeżdża do państwa Lipszyców, tutaj właśnie do Ostrówka, żeby pomóc przy pracach domowych pani Aldonie. Czwórka dzieci, w jakim wieku to były dzieci? Najstarsze miało około 5 lat, natomiast reszta pozostałych dzieci jeszcze mniejsza. Natomiast trzeba jeszcze dodać, że pani Aldona wtedy oczekiwała 5. dziecka, więc w czasie obecności Heleny jeszcze przyszła 5. na świat, Nina. Najstarsze dzieci to były bliźniaki, Marysia i Tadek. Po nich urodziła się Zosia, później Leopold i właśnie 5. w maju przyszła na świat Nina. Święta Faustyna przyjeżdża tutaj, żeby pomóc rodzinie, ale żeby także zarobić na, no właśnie, zarobić pieniądze, żeby móc utrzymać się, czy te pieniądze przekazać zgromadzeniu, do którego trafia? Tak, dokładnie tak jest, jak pani mówi. Helena tutaj przyjeżdża, ponieważ musi zarobić na tak zwane wiano, czyli zarobić pieniążki, aby wnieść je do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i tam rozpocząć życie zakonne. To była powszechna zasada wśród zakonnych zgromadzeń. W ten sposób zgromadzenia zakonne dbały o to, żeby osoby przychodziły do zgromadzenia właśnie w duchu powołania od Boga, a nie z powodu zwykłej biedy, której wtedy wiele osób doświadczało. Więc Helena też musiała się wykazać swoją zaradnością życiową, by siostry miały pewność, że jej powołanie nie jest przypadkiem. Siostro, tak sobie myślę, że 19-letnia dziewczyna, która będzie opiekowała się 4 dzieci, pomoże także w pracach domowych, to już wykazuje się zaradnością. Na pewno tak. Jeśli chodzi w ogóle o jej przybycie tutaj i pobyt, to może warto powiedzieć, że Helena dobrze znała tą pracę, bo najpierw wykonywała zwyczajnie w swoim domu. Helena jeszcze miała 9 rodzeństwa. Dlatego ona była przyzwyczajona do opieki nad starszym rodzeństwem. Jej rodzice zawsze ją pokazywali za wzór pracy i też taką tutaj poznali ją państwo Lipszycowie. Pracowitą, radosną, pogodną, chętną do pomocy. Te nasze spotkania, które rozpoczynamy w tym pięknym ogrodzie, to będą spotkania, które dotyczyć będą obrazu Jezusa Miłosiernego. Helena Kowalska, święta Faustyna. Siostro, jednak świętą siostrę Faustynę Kowalską kojarzymy z dzienniczkiem i z obrazem Jezusa Miłosiernego. I to idzie w parze. I słusznie. I jeszcze z koronką do Bożego Miłosierdzia. O godzinie 15 rozpoczynamy modlitwę koronką do Bożego Miłosierdzia. Tak, tak. Tutaj w Ostrówku poznajemy właśnie Helenę, taką jeszcze dziarską kobietę, która różnym potrzebom życia codziennego umiała zaradzić, pomagając Lipszycom. Natomiast wiemy dzisiaj, że Pan Jezus powołał Helenę do tego, żeby światu powiedzieć o Bożym Miłosierdziu. I rzeczywiście spotykamy się tutaj głównie po to, żeby wyjaśnić i bardziej opowiedzieć o obrazie Jezusa Miłosiernego. Natomiast trzeba dodać, że Jezus prosił świętą Faustynę o kilka rzeczy. Czyli żeby w Kościele był znany obraz, żeby świat poznał i modlił się koronką do Bożego Miłosierdzia, żeby czczono Jezusa Miłosiernego, szczególnie Święto Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, a także żeby to miłosierdzie było czczone na całym świecie. Powołuje także Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego, którego ja jestem też reprezentantką, żebyśmy my żyły na chwałę Bożego Miłosierdzia, wypraszały Miłosierdzie Boże i głosiły je na cały świat. Siostro, od czego zaczynamy? Od zgromadzenia, od obrazu, od dzienniczka czy od święta Miłosierdzia Bożego? Bo to jest taki wstęp do tego naszego cyklu. Dzienniczek świętej siostry Faustyny.
to ta książka, która jest przetłumaczona na tak wiele języków świata i tak wiele osób z tego czerpie. Mało tego, mam wrażenie, że za każdym razem, kiedy otwieramy dzienniczek świętej siostry Faustyny, kiedy czytamy dany fragment, to potrafimy zrozumieć go zupełnie inaczej. On zupełnie inaczej w nas pracuje. Dokładnie ten sam fragment. Bo to jest jakiś fenomen. Znajdujemy się w różnych momentach naszego życia i kiedy otwieramy dzienniczek świętej Faustyny i czytamy słowa Pana Jezusa do świętej Faustyny, myślę, że to nas bardzo karmi, podnosi. Jezus też, podarowując nam obraz Ojca Miłosiernego, chciał dać nam przez swój wizerunek nadzieję, którą możemy w nim położyć, czerpiąc choćby z tego napisu, który jest pod obrazem: Jezu, ufam Tobie. I ten przekaz świętej Faustyny jest zachętą do tego, żeby zaufać Bożemu miłosierdziu. I słowa Jezusa najpierw zachęcają samą Faustynę do tego, a także tych wszystkich, którzy po niego sięgają. I Faustyna zdaje sobie sprawę, Jezus wprost do niej mówi, że ona nie pisze ten dzienniczek tylko dla siebie, ale dla zbawienia wielu dusz. Ale z jednej strony trudno jest trochę świętej siostrze Faustynie uwierzyć, że to Jezus, że to ona jest tą osobą wybraną, że ten dzienniczek musi powstać i obraz Jezusa Miłosiernego także musi powstać. Osobą, która daje temu wiarę, jest osobą, którą Jezus wybrał do tego, żeby realizowała objawienia, które otrzymuje święta Faustyna, jest błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko, założyciel naszego zgromadzenia. Jest to kapłan, którego święta Faustyna też poznaje w trakcie swojego życia, wizji, którą daje jej Pan Jezus i też Faustyna mu o tym mówi. Ksiądz Sopoćko rzetelnie bada, też prosząc o opinię lekarza na temat Faustyny i sprawdza, czy treść, którą przekazuje jej święta Faustyna, wtedy zwykła siostra, jest zgodna z nauką Kościoła. Jest pod wrażeniem wiedzy, którą Faustyna nie mogła znikąd zaczerpnąć na temat Bożego Miłosierdzia i staje się Faustyna wiarygodną osobą do tego, żeby sam Sopoćko zapalił się Bożym Miłosierdziem i wprowadził w życie, starał się wprowadzić w życie Kościoła to nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia na cały Kościół, spotykając się ze zwierzchnikami Kościoła, a także sam podejmując trud opracowania teologicznego, biblijnego na temat Bożego Miłosierdzia. Dla jego bolesnej męki o godzinie 15 wybrzmiewa koronka do Bożego Miłosierdzia, ale siostra już wspomniała, błogosławiony Sopoćko i zgromadzenie, które siostra reprezentuje. Kilka słów siostrą na temat samego zgromadzenia i charyzmatu tego zgromadzenia. Tak, już to troszeczkę powiedziałam, że naszym charyzmatem jest głosić i wypraszać Boże Miłosierdzie. Dlatego o godzinie 15 na całym świecie my siostry gromadzimy się na wspólnej modlitwie w kaplicy. W centrum kaplicy, w prezbiterium zawsze znajduje się wizerunek obrazu Jezusa Miłosiernego. Ten pierwszy, w obecności którego on powstawał, w obecności Faustyny i także księdza Sopoćki, został on namalowany. Więc naszym pierwszym zadaniem poprzez pracę, poprzez codzienne wykonywane obowiązki jest wypraszać Boże Miłosierdzie. Naszym zadaniem też jest mówić o tym. Myślę, że też stąd ten pomysł, aby powiedzieć tutaj też poprzez możliwości medialne, internetowe o obrazie Jezusa Miłosiernego, o obrazie Jezusa Miłosiernego w duchu symbolicznym, co poszczególne gesty Jezusa Miłosiernego na tym obrazie oznaczają. I naszym zadaniem jest nieść nadzieję w Boże Miłosierdzie, ufność, że niezależnie od tego, co się w życiu dzieje, to modlitwę, którą nam Jezus podyktował, Jezu, ufam Tobie, jest modlitwą, po którą każdy z nas może sięgnąć i tą modlitwę chcemy też poprzez spotkanie z ludźmi nieść. Siostro, to skoro wspomina siostra o spotkaniu z ludźmi, czy nam łatwo jest uwierzyć w Boże Miłosierdzie? Myślę, że to jest pytanie do każdego z nas. Czy mi jest łatwo uwierzyć w Boże Miłosierdzie? Myślę, że pomaga przynajmniej próba uwierzenia i doświadczenie go osobiście. I wtedy coraz łatwiej.
Święta Siostra Faustyna doświadczyła tego Bożego Miłosierdzia i to jest wielki cud. Natomiast my bardzo często czekamy na takie spektakularne akcje, modlimy się o wielki cud, nie zauważając tych niewielkich, ale jakże istotnych i budujących nasze życie. I także to, że Pan Bóg jest miłosierny, że taki obraz Boga miłosiernego, Ojca miłosiernego, dobrze by było, gdybyśmy nosili w swoim sercu. Tak, dlatego Jezus przychodzi nam z pomocą. Myślę, że właśnie dlatego zostawił przez Faustynę nam obraz Jezusa miłosiernego, żeby poprzez obraz odsłonić nam taki, jakim On jest. Myślę sobie o tym obrazie, że Pan Jezus jakoś bardzo dobrze się wpisał w naszą dzisiejszą epokę obrazu i nawet ją trochę wyprzedził, zostawiając nam siebie właśnie jakoś w ramach jednego obrazu. Jest to w ogóle wyjątkowe, bo to jeden raz w historii Kościoła zdarzyło się, że Jezus prosi, aby ktoś otworzył Jego wizerunek na płótnie. Bardzo konkretnie. Tak, Faustyna go konkretnie widziała wielokrotnie i ten obraz powstał za przyczyną błogosławionego Michała Sopoczki. To on znalazł malarza Eugeniusza Kazimirowskiego, który pod dyktando Faustyny malował obraz. Myślę, że to dla malarza było bardzo trudne, bo Faustyna dokładnie mówiła, jak Jezus na tym obrazie wygląda, dbając o wszystkie szczegóły tego obrazu. Jezus chciał być tutaj namalowany jako miłosierny, przypominając nam o tym, że On właśnie taki jest i dlatego nie musimy się Go bać, dlatego możemy do Niego w prostocie serca przyjść i będziemy o tym mówić w naszych filmach. Bardzo się cieszę, bo siostra, mam wrażenie, mam taką nadzieję, wypunktuje naszą niewiedzę dotyczącą symboliki obrazu Jezusa Miłosiernego i o tym, dlaczego to tak ważny jest wizerunek absolutnie dla nas wszystkich. Wizerunek, na który no, spoglądamy często, a nie widzimy tego, co najważniejsze. To bardzo się cieszę na ten cykl ambitne spotkań. Zadanie. Bardzo, ale to dobrze, siostro. Myślę, że ważne jest to, żeby stawiać przed obrazem Jezusa Miłosiernego i samemu się pytać, co Ty, Jezu, przez ten obraz chcesz do mnie mówić. Tak jak dzienniczek świętej siostry Faustyny, który możemy za każdym razem odczytywać na nowo. Siostro, to ja za to dzisiejsze spotkanie dziękuję i zapraszamy na kolejne. Zapraszam.